Odważne słowa, powiem szczerze, w naszym studiu odnośnie tego pojedynku. Myślę, że oglądałem ostatni pojedynek Kariny Kopińskiej właśnie z Ewą Piątkowską w Konarach. I jej komplet to jest naprawdę wymagająca rywalka, mimo rekordu, jaki posiada. Oczywiście znamy potencjał Aleksandry Sidorenko i mam nadzieję, że będzie to dobry pojedynek. Osiem walk, osiem zwycięstw, jedno przed czasem na koncie Saszy Sidorenko. Tak, Saszka Sidorenko, na co dzień mieszkająca w podwarszawskich Łomiankach, tam ma swój klub pięściarski. Ponad 80 walk amatorskich stoczonych pochodzi z Winnicy na Ukrainie. Piąta na Mistrzostwach Świata, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim z 2009 roku. Wygrała turniej imienia Feliksa Sztama w 2013 roku. Siedmiokrotna mistrzyni Ukrainy, także zdobyła Puchar Świata w kickboxingu w Polsce od 6 lat. I Aleksandra Sasza Sidorenko od 2015 roku na ringu zawodowym. 30 września 2017 roku pokonała Isabelle Paré, zdobywając tytuł mistrzyni Europy. Później zwakowała ten pas, poświęcając się urodzeniu. Zdecydowała się na macierzyństwo, urodziła dziecko, Kola, i po 2 latach zdecydowała się wrócić do ringu. Marzenia i cele te same, a więc... Tak jak mówiłem, tutaj trzeba sporo respektu przed Kariną Kopińską. To bardzo doświadczona pięściarka. Widzieliśmy ten prawy taki zamachowy, ale doszedł celu. Nie zdążyła wyłapać tego na blok Sasza Sidorenko. Oczywiście większy zasięg ramion, on będzie z pewnością korzystała z lewego prostego często. Sasza. Oczywiście mocne atuty Saszki to dobra praca nóg, rąk. Jak mówi, na ten pojedynek z Kariną Kopińską przygotowali nieco inny plan. Otóż ustawili Saszę, trener Andrzejczyk ustawił Saszę nieco inaczej. Chodzi o to, by Saszka nie robiła przerw, by się nie cofała, by omijała ciosy i boksowała bardziej z kontry, ale żeby nie oddawała pola. Ale piękna kombinacja, prawda? Składając się z 3 ciosów. Lewy sierpowy, prawy prosty i lewy na korpus. Ładnie to wyglądało w wykonaniu sierki z Ukrainy. Problem ze sparring partnerkami, jeżeli chodzi o przygotowania do walki z Kariną Kopińską, to sparowała z Siergiejem Muroczyńskim, między innymi trenerem, który pracuje w klubie Saszki, były mistrzem świata w kickboxingu, który także walczy w MMA. I jest ten element, który tutaj, którego wcześniej nie było za dużo w boksie Saszy Sidorenko, więc ta presja, nieodstępowanie. Nie jest 2-3 ciosy błyskawicznie wsteczny i znowu szukanie. Są te ponowienia. Nie zostawia dużo miejsca Karinie Kopińskiej. Szuka tamtego miejsca na wątrobie. Tak, szukaj, ładnie kombinację składa. W odpowiednim dystansie przede wszystkim. Nie pcha się bez pomysłu do przodu, tylko ładnie wydłuża dystansy czasami prostymi i pewnie wygrywa pierwsze starcie. Tak, bo walka zakontraktowana na 8 rund między Kariną Kopińską a Aleksandrą Saszą Sidorenko. A w przerwie chciałem wrócić jeszcze do tego, co działo się w walce Siwy Bodzioch. Mówiliśmy bardzo dużo o tym, bo tu pojawiają się pytania, dlaczego nie inicjator wręczał pas Polish Twitter Federation, tylko ktoś inny. Się okazuje, że ponoć był jakiś incydent między Ajtujem Szpilką a Arturem Szpilką, który zdecydował się porozmawiać czy też wymienić jakieś poglądy z inicjatorem tej walki Siwy Bodzioch, i po tym incydencie Ajtuj Szpilka zdecydował się opuścić halę. Jeżeli coś takiego było, to faktycznie jest to słabe, natomiast tak jak mówimy z Grześkiem, tego nie widzieliśmy po prostu, bo skoncentrowani byliśmy na pojedynku. Rzuciłem okiem, tylko zauważyłem, że jest rozmowa, o czym wspomniałem zresztą podczas komentarza. No ale wracamy do tego, co dzieje się w tej chwili w ringu. Aleksandra Sasza Sidorenko, czarne rękawice, w białych Karina Kopińska. Karina Kopińska, która w swojej karierze naprawdę tych pojedynków stoczyła już bardzo dużo, o tym mówiliśmy. 13 zwycięstw, sporo porażek, ale jeżeli wspomnimy, że przegrywała choćby na punkty ze Stel Mosley, a więc złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro, z francuską, no to pokazuje, z jakimi zawodniczkami mierzyła się Karina Kopińska. Składana za podwójną gardą, widzimy Karina, stara się blokować te ciosy proste i wchodzić w cios z szansy, tak jak teraz prawy nad lewą ręką.
No za blisko była. Nie, Sidorenko. Lewy na górę, prawy na dół. Tak, podnosi gardę poprzez lewą rękę, bitą troszeczkę wyżej nawet niż normalnie w okolicy brody, gdzieś tam w czoło, aby podnieść tą podwójną gardę i wtedy lokuje celny cios na korpus. Zaczęła współpracę Sasza Sidorenko z Damianem Ziółkowskim, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne. Jak mówi, tak dużo jak przed tą walką ona jeszcze nigdy nie biegała. I bardzo sama jest, ale wspomina ładnie, Saszka, ciekawa, jaki to efekt przyniesie w ringu. Ach, teraz znowu odsłoniła się i trafiła ją Karina Koplińska. Przepraszam, w słowa, ale naprawdę bardzo ładnie, na całą długość bity ten prawy, teraz prawy sierpowy. Z pewnością to nie jest cios, który powinien cechować Saszę, ale też nie boi się, widzimy, wchodzić w pół dystans. Teraz unik w lewo skosy, lewy na korpus. Widzimy praca, no, która jest kluczowa, piękne zejście i ponowienie ataku. Dwa znowu, lewy, prawy, Sidorenko, ale potrafi schować się Karina Koplińska. Dobry, lewy, prawy, Sidorenko. A i zabrakło tego wykończenia w tym starciu. Karina Koplińska z teamu Sylwia Boxing i narożnik czerwony to oczywiście Ola Sasza Sidorenko, Temex Boxing Promotion. O, tutaj powtórki najlepszych akcji z tej rundy. Widzimy prawy taki wydłużający dystans i lewy podbródkowy. Szeroko łokcie Kariny i tam znalazła z tego ręką miejsce na to, aby zadać jej celny cios. Ale to cały czas, cały czas musi być bardzo uważna Sidorenko na ciosy sierpowe Polki. Sidorenko, przygotowując się do tej walki, tak jak mówiłem już, sparowała tylko z mężczyznami. Wiesz, kto imitował Karinę Koplińską? Jej mąż. O. Jak powiedziała Sasza, że całkiem nawet mu to dobrze wychodziło. No tak, przyjmował tyle, co Karina w tej walce, no to pozdrawiamy męża za poświęcenie. Tak, tak, Karina Koplińska gdzieś tam zerwała się w takim ataku, ciosami prostymi. A i dystansujący, to jest ustawić sobie rywalkę. I znowu ten lewy bardzo ładnie się składa do tego czasu Sasza. Ale Karina, trzeba przyznać, zrobi krok w tył, delikatnie wstrząśnie rękami i rusza do przodu. Teraz ona też poszukała lewego na dół. Bardzo ładny techniczny boks wykonanie z jego ręką, muszę przyznać. Tutaj Karina naprawdę stara się robić co może. Ona jest znana z tego, że ma ogromne serce do walki i to widać, dzisiaj też pokazuje. Natomiast tutaj te ciosy proste i cały czas praca na korpus z akcentem pod koniec kombinacji Sidorenko może robić wrażenie. No teraz tutaj ściąga swoją rywalkę. Dobry, lewy, prosty. Cisnęła się tam gdzieś pod tą rękę Kariny Koplińskiej, Sasza. O, dobry był ten lewy Kariny. Taki bity, ja myślę, z góry, że to prawda? Jest droga, wiesz, bo tam jest luka u Sidorenko i Karina Koplińska kilka razy tą lewą ręką gdzieś tam skutecznie ukuła zawodniczkę z Łomianek. Dobry lewy na korpus również w wykonaniu Kariny, ale lepiej znosi trudy pojedynku zdecydowanie Sidorenko, choć dopiero trzecia runda, ale widać u niej większą świeżość i swobodę poruszania się po ringu. Choć to zawsze Karina była tym agresorem w walkach, przecież tak boksowała, teraz dobre lewy sierpowe w jej wykonaniu również. Nie odpowiedzi lewy sierpowe Sidorenko. No i koniec tej odsłony. Trzecie starcie. Tak, walka dynamiczna, szybka, no ale tego należy się spodziewać, kiedy Karina Koplińska wchodzi do ringu, bo ona naprawdę potrafi dawać dobre pojedynki. Sasza Sidorenko, wiemy, że jest znakomicie wyszkolona technicznie. To jest ta naprawdę stara, dobra szkoła. Jak mówi, wszystko zaczęło się, kiedy oglądała filmy z Bruce'em Lee i Stevenem Seagalem. W tajemnicy przed rodzicami Sasza Sidorenko poszła na trening karate. Powiedziała, że bała się, że rodzice się nie zgodzą. Wróciła bardzo późno z tego treningu. Jak wspomina, rodzice się potwornie denerwowali. Przyznała się do tego, co zrobiła. No i wiele
wielka radość wśród rodziców, że ich córka, tutaj tymczasem Neo Togames, który szykuje się do starcia z Damianem Brzesińskim. Nawracając do tego, rodzice się ucieszyli, że ich córka idzie w kierunku sportu, bo sami są zawodowymi spadochroniarzami. Rozmawiałem dosłownie przed momentem właśnie z rywalem Damiana Brzesińskiego, Otto Gamezem. No, mówi, że jest w świetnej formie. 2 miesiące treningu. No, zobaczymy, co wniesie dziś do ringu. Jesteśmy, mili państwo, w czwartej odsłonie pojedynku zakontraktowanego na 8 rund. Jak wiemy, w boksie zawodowym kobiet te rundy trwają nie 3, a 2 minuty. No i kolejny raz lewy na górę, teraz prawy na korpus w wykonaniu Sidorenko. Zmieniło troszeczkę płaszczyznę wyprowadzonych ciosów. Dobry prawy, kolejny. Już presja, widzimy, podchodzi na emerowanie, też dystansuje. Nic na siłę. Też uwagi Andrzeja Liczyka w narożniku, aby mniej siły wkładała, bardziej technicznie skupiła się na boksie. No wtedy jest szybsza, ta swoboda poruszania się jest płynniejsza. Zobacz, to jest cały czas ten dystansujący, długi lewy Saszy, która ustawia sobie Kariny. Wie, że ma dłuższy zasięg ramion. Wie, że to jest droga do tego, by gdzieś ustawić rywalkę. I po raz kolejny dwa na dół, lewy, ładne zejście, ustawienie kątowe i ponowiła lewym sierpem Sasza Sidorenko. To jest to wyszkolenie techniczne, o którym wspominaliśmy. Tak, odczuwa to czas na korpus boka. Fajnie, fajnie te różnicowanie i też odpowiedzi prawy mocne na korpusy Kariny i ładny lewy sierpowy. Kolejny lewy sierpowy. Wejściem w lewą stronę. Ładnie kontruje, jakby złapany. Timing Sidorenko jest dobry. Musi na to zwrócić uwagę Karina Kopińska. Teraz schowała się i słusznie za podwójną gardą. I przydałoby się za tej podwójnej gardy zaatakować, kiedy skróci dystans i podejdzie pod Sidorenko. Przed momentem bardzo ładnie obeszła rywalkę w prawą stronę Sidorenko. To już jest właśnie to wyszkolenie techniczne. Podstawy boksu. To już... A wiesz, jeżeli ktoś, mówimy o tych podstawach boksu, mówimy o tym podstawie Sidorenko, kiedy wypatrzył ją Leonid Loiwski, ten sam, który prowadził braci Kliczko na igrzyskach i wspólnie zdobyli 7 tytułów mistrza Ukrainy, no to stąd też możemy podziwiać te umiejętności, wyszkolenie techniczne Saszy, która teraz prowokuje, chce wciągnąć w swoją strefę Karinę, by ewentualnie spróbować poszukać jakiejś kontry. Dobra, czwarta runda. Sidorenko naprawdę tutaj widzę, że rozluźnia się, nabiera większej pewności siebie, stąd te opuszczenie rąk w samej końcówce czwartego starcia. Chciała sprowokować, bo wyczuła pewność siebie w szybkości głównie. Z tego się to brało. Była gotowa na to, aby skontrować po prostu Karinę. No i Damian Brzesiński na naszych ekranach ze swoim trenerem Mariuszem Koperskim. Długo czekał Damian na ten pojedynek. Jak wiemy, zawsze wnosi do ringu świetne przygotowanie fizyczne. A już są rękawice, już ten ostatni etap. Grzesiek, jakie to uczucie, kiedy już ma rękawice, kiedy już to jest, już jest zatejpowane, te plasty na rękawicach się pojawiają. Czyli wiesz, że to są minuty tak naprawdę do wyjścia do ringu. Niewyobrażalnie piękne. Tak. Nie da się tego Sebastianie porównać z niczym, więc trudno jest mi określić. Ja czułem się znakomicie, kiedy już wreszcie mogłem uderzyć w rękawice, rozpocząć tarczowanie przed pojedynkiem, no, poczuć siłę, bo to przeważnie człowiek przygotowuje się w dużo większych rękawicach niż te. Teraz piąty. Ale wróćmy do tego. Sasza Sidorenko, czarne rękawice, Karina Kopińska, rękawice białe. I teraz znowu dużo, wiele razy lewy prosty funkcjonował u Saszy. Teraz lewy sierpowy i prawy prosty. Ładna akcja. W odpowiedzi przestrzelony delikatnie troszeczkę. Lewy sierpowy u Kariny Kopińskiej. Żelaznie realizowanie taktyki. Proszę bardzo, ładnie schodzi. Prawy zatrzymała prawy, a po to, aby sprawdzić, gdzie jest luka na to, aby zadać bardziej dynamiczny i mocniejszy cios, prawda? Widzimy, podnosi tą podwójną gardę takimi lekkimi ciosami. One nie mają większej siły. Po to, żeby właśnie zaraz chyba ulokować taki lewy mocny na korpus. Teraz skoncentrowana na mocnym prawym sierpowym. Chyba za bardzo chciała Sidorenko, tak, w tym ciosie. Też była za daleko, aby trafić. Teraz w odpowiedzi dobry lewy prosty Kariny. Ładne, dwa ciosy.
A Karina jest nieustępliwa, to jest prawdziwa wojowniczka. Przecież pamiętamy, co działo się w 2012 roku, kiedy podczas jednej ze swoich pierwszych zawodowych walk w Danii właśnie przegrała na punkty w drugiej rundzie rywalka rozcięta głowa po zderzeniu z przeciwniczką. Trener Mirosław Butowicz chciał przerwać ten pojedynek, ale jak mówi sama i wspomina Karina Kopińska, trener wtedy jeszcze dobrze mnie nie znał. Miała 5-metrowe rozcięcie, ale prosiła, by nie przerywać absolutnie tego pojedynku. No teraz agresywnie starała się odpowiedzieć Karina na celny cios na korpus. Fajne są te ciosy Saszy Sidorenko na korpus. Te różnicowanie płaszczyzn, jakie wyprowadza, naprawdę jest miłe dla oka. No. Odepchnęła też takie pchnięcie, to już rzeczywiście Sasza mogła. Tak, tak. Grzeszne dziewczyny. 10-9 w tej piątej odsłonie dla pięściarki z Ukrainy. Ale jak się zaczęła przygoda z boksem Kariny Kopińskiej? Jak wspomina trener Mirosław Butowicz, który oczywiście w tej chwili również udziela porad o właśnie Karinie Kopińskiej. Kiedy przecież Karina przyszła na salę i zapytała, czy może trenować boks zawodowy w Silesii, powiedziałem jej, że nie trenuje dziewczyn. Za wcześnie miałem przykre doświadczenia z jedną z pań i nie chciałem drugi raz pakować się w boks kobiet. Karina mniej więcej po tygodniu znowu przyszła, oczywiście z tym samym tematem. Powiedziałem, że nic się nie zmieniło. Była uparta, poszła do szatni, przebrała się i zaczęła trenować na worku. I tak to się wszystko zaczęło. Upór, determinacja, to są bardzo mocne, absolutne atuty Kariny Kopińskiej. Ja powiem tak, no na pewno Sasza zrobiła ogromny postęp od ich pierwszego starcia, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest drugie starcie Kariny Kopińskiej i Saszy Sidorenko. W 2015 roku, w samej końcówce w zasadzie, bo w grudniu, stoczyły pojedynek w Łomiankach, gdzie na punkty w sześciorundowej walce wygrała właśnie Sasza Sidorenko, więc to taki pojedynek rewanżowy, ale tutaj widzimy, że Sidorenko naprawdę doskonale przygotowana i ten wachlarz umiejętności technicznych jest zdecydowanie większy. Kolejny, widzimy przyspieszenie, raz, dwa, podnieść gardę i lewy łokieć. Lewy podbródkowy przed momentem i znowu lewy podbródkowy, ale to prawy, ale ten prawy to był taki jakby zupełnie nieprzygotowany. Prawy teraz na samo czoło, tak zwany stempel po boksersku. O, tutaj niebezpieczne to było, bo była zbyt blisko Karina na taki cios. Ale Karina wie, że dzięki temu, że była blisko, owszem, ona potrafi przyjąć, ale po to, żeby potem oddać. I spróbowała oddać, był ten lewy sierpowy. Zasłoniła się Sasza Sidorenko. Teraz znowu lewy, prawy w wykonaniu zawodniczki. Ach, to... No, prawy przed momentem doszedł, ale nie zrobił większego wrażenia. Ładne obejście w prawo skos. Fajne, fajna techniczna zagrywka. Zrobić sobie miejsce do tego, aby właśnie partner, rywal tak naprawdę, w momencie zmienienia kątowego ustawienia zgubił balans i tak naprawdę kontakt wzrokowy, zaczął szukać ciała, wtedy właśnie powstaje zaskoczenie w postaci ciosu kontrującego. Miesiąc temu boksowała Karina Kopińska, ostatni pojedynek z Ewą Piątkowską, Pałac w Konarach, przegrała ten pojedynek, ale mówi, jak sama mówi, że absolutnie nie czuje. Uważam, że nie przegrałam z Ewą, dobrze czułam się w tym pojedynku, jestem przekonana, że Ewa nie wygrała tej walki. Myślę, że ona to też wie i to było co najmniej rewisowa walka. Takie były wspomnienia i są wspomnienia Kariny Kopińskiej z pojedynku w Pałacu w Konarach. No, komentowałem ten pojedynek, także... No... No minimalnie gdzieś tam troszeczkę brakło Karinie, niewiele, bo pojedynek rzeczywiście był bardzo wyrównany. No ale w moim odczuciu no, gdzieś tam Ewa wygrała tą walkę. No, minimum jednym punktem. Dwuminutowe rundy u pań, przypomnę, na 8 rund zakontraktowany jest ten pojedynek. A więc dwa starcia pozostały nam do końca. A walki Aleksandry Sidorenko z Kariną Kopińską, te plany i marzenia Sidorenki są naprawdę bogate, jak mówi dla niej, to chciałaby wrócić na tron mistrzyni Europy. Gdzieś na stronie EBU jest tam wymieniana z, właśnie jako ta jedna z pretendentek, która niebawem mogłaby boksować o tytuł mistrzyni Europy. Tak naprawdę ona szykowała się do tej walki, niemniej pandemia koronawirusa pokrzyżowały wszystkie plany.
Jak sama mówi, nie wiedziała wtedy, kiedy pandemia, wszystko zostało zamrożone, co i jak, w związku z czym zajęła się na spokojnie dzieckiem odpoczynkiem, jak mówi, sprawiło jej to wielką radość, bo do tej pory cały czas w biegu i klub, i treningi personalne, i wiele innych obowiązków, które musi podołać Sasza Sidorenko, spowodowały, że taki oddech jej się bardzo przydał. Fajnie tak chodzi na nogach, Sasza, przyznam, że podoba mi się taki amatorski background spory. Luźniutko, o, teraz prawy na prawy, niebezpieczny, tak. I lewy pod prawy łokieć. Kolejny prawy na korpus. Dwa kroki do tyłu. Andrzej Liczyk podpowiada, Sasza bliżej. A teraz większa agresywność, większa aktywność ze strony Kariny Kopińskiej. Przydałoby się, żeby Karina zaczęła. A, kolejny prawy. Kolejny prawy. Odczuwa te ciosy na korpus z pewnością. Myślę, że tutaj gdyby... I znowu tam gdzieś przymierzyła w to miejsce i prawy na prawy. Obie przestrzeliły ten... ten cios. Przymierz jeden czysty cios. No tutaj nastawia Irek Butowicz swoją podopieczną na jeden czysty silny cios. No wie, że tutaj na punkty jest wysoko. I teraz właśnie prawy był niebezpieczny. To jest kolejny bardzo raz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze przymierzyła Karina, naprawdę. I to jest metoda. Po raz kolejny ta prawa ręka u Kariny Kopińskiej dobrze zafunkcjonowała. Skrócić dystans, wejść być może z lewym prostym i uruchomić tę prawą rękę nad lewą Sidorenki. Chroni korpus cały czas Karina. Widać, że te ciosy robią wrażenie na niej. Teraz wystarczyłoby zrobić zwód na dół i poszukać szczęścia na górę. A i cały czas ma przygotowany ten prawy sierpowy Polka. A teraz kombinacja lewy prawy naprawdę dobrze weszła. Obszerny lewy Kariny Kopińskiej, za obszernie. Ostatnie sekundy przed ostatniego starcia w tym pojedynku. Teraz ładnie zeszła. Właśnie w ten sposób powinna chodzić Karina Kopińska. Tak jak przed momentem. Ładnie w swoją lewą stronę zeszła z linii ciosu. Obie panie już potwornie zmęczone. Szybki, dynamiczny, techniczny boks. Szybki, techniczny, ale wydaje mi się, że w ogóle nie odczuwa trudów walki tak naprawdę Sidorenko, bo z uśmiechem zakończyła te siódme starcie. Opuściła po raz kolejny dłonia. Tutaj ciężko oddychająca Karina Kopińska, która naprawdę te trudy pojedynku mocno czuje. Przede wszystkim ciosy na korpus, które obserwujemy bardzo licznie w tej walce. Za moment ostatnia runda tego pojedynku. Tutaj najlepsze fragmenty ostatniego starcia. Ten prawy na prawy. No i obie trafiły lewym pod prawy łokieć. Ale ten prawy właśnie pod lewy łokieć chyba 4 razy ulokowała ten cios Sasza i było widać, jak w pewnym momencie naprawdę ten wsteczny włączyła Karina. Ta ręka jej lewa zeszła na dół, no musiała troszeczkę rozciągnąć tę lewą rękę i odczuć ten cios z pewnością. No natomiast najlepszy cios to właśnie te długie. I po raz kolejny gdzieś tam ten lewy na górę, prawy na dół Saszy i prawy na prawy. Podejmuje ryzyko Karina Kopińska, nieco wolniejsza jest. Tutaj w tej ostatniej rundzie musi Karina liczyć na jeden nokautujący cios. No ciężko wypatrywać w jej rekordzie. Ale zobacz, jak ta akcja Sidorenko jest skuteczna. Akcja Sidorenki. Lewy na górę, prawy na dół. To już chyba 5 razy w tej rundzie wyprowadziła ten cios. O właśnie, lewy na górę i prawy na dół. I później prawy na prawy. No tu ściąga, ale zrezygnowała z tego planu. No, to był nieczysty troszeczkę boks. Natomiast konsekwencja i dyscyplina taktyczna tak naprawdę Saszy Sidorenko jest tutaj imponująca. Dystansuje sobie rywalkę wydłużoną, trzyma ją na wyciągniętą lewą rękę, lewy prosty po to, by później dołożyć prawą. Szkolenie, szkolenie, szkolenie. Mówi Grzegorz Proksa, a obok po drugiej stronie siedzi 15-letni Artur Proksa, mistrz Śląska, który słucha, patrzy i kiwa głową. Jeszcze, żeby słuchał. No słucha, co mówi ojciec. 40 sekund do końca tego pojedynku. Tak, dobra walka, naprawdę świetnie. Pokaz boksu w wykonaniu Saszy Sidorenko. Choć to kobiecy boks, naprawdę wiele można wynieść z elementów zarówno technicznych, taktycznych, jak i samej dyscypliny tej pięściarki. No tutaj ciężko do czegokolwiek się doczepić. Można by powiedzieć, no, z mankamentów, że często, choć narażona właśnie na ten prawy sierpowy, teraz udało się uniknąć, to unikiem rotacyjnym, to nie zawsze wyciąga wnioski z tych prawy sierpowych. Ten bark lewy był ciutkę za nisko. Natomiast, jak widzimy, nie robiło to żadnych problemów. Końcówka już tego starcia
No i pewne zwycięstwo oczywiście Saszy. 80, moim skromnym zdaniem, do 72. Nie widziałem tutaj ani jednej rundy dla Polki. Pełna dominacja i kontrola w ringu. Generalnie wszystkie walki do tej pory, które wygrywała Sasza Sidorenko, ona na 8 wygranych pojedynków, jeden tylko wygrała przed czasem. Jakby troszeczkę brakuje tego argumentu siły w rękach Saszy Sidorenko, ale z kolei jej bardzo mocną stroną, w zasadzie najmocniejszą stroną, to jest to znakomite przygotowanie techniczne, przegląd sytuacji, zmiana pozycji ustawienia. Ona świetnie trzyma na dystans rywalki, błyskawicznie kłuje prawym później, co zresztą mieliśmy okazję obserwować w tym pojedynku. To są jej atuty, z których skwapliwie korzysta. Tak, wiesz, no trudno mieć nokautujący cios też, tak płynnie pracując na nogach, bo to jest właśnie jej domena, to jest jej siła w tej walce, że ładnie, lekko chodzi na nogach, w odpowiednim momencie, bardzo, tak. Odskakuje, kontruje, schodzi z linii ciosu. To jest to, co mówię, no podstawy techniki pięściarskiej. Pytanie tylko, wiesz, no Sasza mierzy wysoko, tak mówię, dla niej w tej chwili ten cel, który by chciała, to zresztą słyszeli Państwo w tej zajawce tej walki, że bardzo chciałaby znowu walki o tytuł mistrzyni Europy. Być może to będzie jej rywalką, będzie Jelena Janicewicz, Serbka, no ale to oczywiście melodia przyszłości. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie notuję kolejne zwycięstwo. Sasza Sidorenko. No jesteśmy przekonani, no tutaj tak, raczej tak, nie będzie. O, zawodniczka, która na przykład boksowała z Katie Taylor słynną i to dwukrotnie, wiesz, jako amatorka, tak, mówi, miałam 16 lat, wtedy przegrałam z nią, ale boksowała. Sędzia Mielski, 80-72. I sędzia Gruchocki, 79-73. A jednak, no widzisz, jeden znalazł. Jednogłośnie na punkty pojedynek wygrywa Aleksandra Sasza Sidorenko. Tak, pewne, niepodlegające dyskusji zwycięstwo Saszy Sidorenko. Wspaniały, piękny, techniczny boks.